Mieszkanie na najwyższym piętrze kamienicy w centrum Poznania urządzono w duchu minimalizmu, ale w autorskim wydaniu. Marzeniem Magdy i Maxa było stworzenie jasnej, otwartej przestrzeni pełnej naturalnych materiałów na czele z ceglaną podłogą. Zobaczcie sami. 120-metrowy apartament powstał poprzez nadbudowanie nowej kondygnacji na zamieszkanej kamienicy. Taki efekt wymagał większego niż zazwyczaj zaangażowania, zarówno ze strony inwestorów, jak i dostawców materiałów. Działaliśmy na budynku, w którym żyli ludzie, podnosiliśmy go całe, o jedną kondygnację jeszcze z małym kawałkiem. Mury się pięły w górę, a stary dach od kamienicy cały czas był pod spodem i dopiero kiedy powstał nowy dach, to został usuwany stary dach, także było to rzeczywiście duże wyzwanie. Oprócz tego jest to czwarte piętro, także nie ukrywam, że było co nosić na górę. A jeżeli chodzi o wykończenie, no tutaj współpraca z firmą produkującą terakotę była taka, że postanowili te płytki wykonać jak najcieńsze, żeby ta waga była jak najmniejsza. A dodatkowo musiałem jeszcze kupić specjalny styropian podogrzewanie podłogowe z pewnymi wypustkami, które pozwoliły jeszcze obniżyć wagę tego całego elementu. Mieszkanie dla czteroosobowej rodziny to połączenie nowoczesności i tradycji. Klasycznie wypalana cegła oraz drewno i stal to ulubione materiały inwestorów, które stały się punktem wyjścia do całego projektu. Mi się wydaje, że pomimo tego, że no, mamy pewien minimalizm, to wnętrze jest ciepłe. Trzech podstawowych powodów. Pierwszy to jest terakota, która bardzo ociepla to pomieszczenie. Drugi to są deski na ścianie. No i dodatkowo zabraliśmy ze sobą jeden mebel naszego starego mieszkania. To secesyjny kredens, który też bardzo ociepla to miejsce. Także pomimo tego, że jest dużo bieli, czerni i stali, to wydaje mi się, że mieszkanie jest całkiem ciepłe. To jest efekt, na który nam zależało od początku. Wszystkie strefy mieszkania łączy motyw ceglanej płytki z linii mazurskiej Kamstar. Jej delikatne wybarwienie i wszechstronne zastosowanie sprawiły, że znalazła się nie tylko na podłodze, ale również w łazience na ścianie, gdzie stanowi dominujący element aranżacji. Co ważne, sprawdza się na co dzień. Cegła jest moim zdaniem bardzo wdzięcznym materiałem, ponieważ jest ona łatwa w utrzymaniu. Dzieci oczywiście dużo brudzą, ale na szczęście nie widać bardzo tych zabrudzeń na tej cegle, także ona dużo wybacza. Cegła i drewno, beton i kamień, bawełna i len. W całym mieszkaniu widać naturalne materiały i dodatki. W jadalni uwagę zwraca prosta forma stołu wykonanego przez stolarza na zamówienie. Ważne jest, żeby było takie poczucie, że pomimo tego, że jest duża przestrzeń, to jednak jesteśmy razem i ta otwarta przestrzeń to nam absolutnie daje. Mieszkańcy uwielbiają gotować, dlatego zdecydowali się na zabudowę kuchenną w całości wykonaną ze stali nierdzewnej, która wygląda jak kuchnia z najlepszych restauracji. Widzieliśmy to kiedyś we Włoszech i to było bardzo ładne, bo to było takie udomowienie tej stali, czegoś, co jest przemysłowe. W utrzymaniu jest ona świetna, estetycznie bardzo wygląda, a poza tym można ją w każdej chwili wypolerować, żeby wyglądała jak nowa. Mieszkanie jest pozbawione bogatych zdobień, a te, które znalazły się w mieszkaniu, często pełnią kilka funkcji. Czarne oprawy okien to element dekoracyjny, który jednocześnie jest elementem architektonicznym. Wysokie szklane drzwi w metalowej ramie prowadzą do sypialni gospodarzy. Charakterystycznym elementem jest otwarta garderoba optycznie powiększająca wnętrze. Industrialny charakter sypialni podkreśla betonowa podłoga. Pokój dzieci wyróżnia prosta forma i oszczędny dobór dekoracji. Stonowana kolorystyka ścian i mebli pasuje do stylu całego mieszkania. Czysta, uporządkowana przestrzeń stanowi doskonałe tło dla prywatnych rzeczy domowników i pamiątek z podróży. To one obok ceglanej podłogi i stalowej kuchni tworzą klimat wnętrza, na który wpływ ma każdy członek rodziny.